decyduje człowiek, a las, tak jak Puszcza Białowieska, to jest las, tym natura powinna decydować. Człowiek jest tam tylko gościem. No a chcą z tego nam zrobić las gospodarczy zwyczajnie, to tak trzeba nazwać. Tym bardziej, że tych kawałeczków lasu naturalnego jest niedużo. Jedyna szansa na uratowanie to jest zrobienie z tego lasu parku narodowego. Ludzie się boją parku narodowego, bo słyszą, że park narodowy to nie będzie wolno wejść, mylą z rezerwatem, że nie będzie można jagódki zebrać, grzyba. Przecież to nie jest prawda. My zresztą w ogóle nie wiemy, skąd się to takie... Stop wycince! 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 Stąd demonstranci, no mieszkańcy, samorządowcy mówią, że przez was Puszcza umiera. To jest, no jak to możemy, to jest bzdura. No. Najlepszym komentarzem jest chyba forma ochrony reprezentowana przez właśnie ministra środowiska, czyli ochrona ma polegać na tym, że wytniemy drzewa, tak? O co chodzi? Wytniemy wszystkie drzewa i w ten sposób ochronimy. W tym lesie, w tych drzewach, w tym pięknie przyrody są widoczni wasi dziadowie i pradziadowie, bo to oni użytkowali ten las i dzięki nim ten las powinien być piękny. I z tego miejsca, jako generalny duszpasterz leśników przy Ministerstwie Środowiska, pragnę wam serdecznie za to podziękować. Za tą prostotę, za to serce i za gościnność. Ale przede wszystkim dzięki panu ministrowi Janowi Szyszce zostanie wam przywrócona godność, szacunek i to, że wy macie prawa. Prawa do tego lasu, do tej ziemi. To wy powinniście się dzielić tym lasem, tą Puszczą Białowieską z Europą i ze światem. Odsłony walki. Powiedz, co się działo? Pamiętasz, bo tu kiedyś też były demonstracje słynne z obrzucaniem jajek. Ty pamiętasz te rzeczy? Było wiele kampania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, trwała już od wielu lat. I zakończyła się wieloma sukcesami. Jeden to był taki, że udało się o 100% powiększyć obszar Parku Narodowego, ponieważ wcześniej miał około 8% powierzchni Puszczy Białowieskiej, teraz ma około 17%. Później udało się uzyskać taki sukces, że zostało wprowadzone moratorium na wycinkę ponad 100-letnich drzew, co jest bardzo, no, ogranicza faktycznie wycinkę puszczy i zapewnia jakąś tam ochronę. Udało się zwiększyć wiele obszarów chronionych, czyli obszarów wokół konkretnych gatunków zagrożonych, występujących w puszczy oraz wiele rezerwatów wprowadzić. Także no, ta ochrona jakoś no, naprawdę zwiększała się. Chociaż no, nie można mówić o sukcesie, bo sukcesem naprawdę jedyną formą ochrony byłby Park Narodowy na obszar całej puszczy na tego terenu. Złudna droga ekologa! Złudna droga ekologa! Złudna droga, ekologa! Złudna droga, ekologa! Złudna droga, ekologa! Nasze stanowisko krychu odmienne jest. Kap puszcza była takim maleńkim lesem, spokojnym. I kap tam przyroda sama decydowała, co z sobą ma zrobić. My знаем с давних-давних годов, что такого лесу нема, как сама природа его знищила. Лес нищит от веков пила и сакера. И по-польску можно сказать, там, где працуе пила и сакера, дикое сердце пущи умера. Usiąść taki drugi bok, tak samo mówić, że to trzeba chowować puszczę, w inny sposób. Tak, tylko kiedy my tak zaczniemy chować puszczę i wyrezwać drzewo po drzewie, bo to chwore, a to leży na drodze, a to zagnione, to wtedy nie oszukujmy ludzi, że to jest jakaś perła. To będzie normalny, gospodarczy les. Nowe życie! Martwe drzewo! Nowe życie! Martwe drzewo! Nowe życie! Martwe drzewo! Nowe życie! Martwe drzewo! Nowe życie! Martwe drzewo!
Instytutu Biologii Polskiej Akademii Nauki. Pewno już niedługo byłym członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, bo pewno niedługo zostanie rozwiązana. Dlaczego Pan chce być dzisiaj tutaj, po tej stronie? Uważam, że puszcza jest na tyle wyjątkowym i jedynym miejscem, że zasługuje na to, aby sama rządziła się swoimi prawami, aby procesy naturalne tutaj trwały, bo trwają od setek tysięcy lat. Puszcza jest dzika, piękna i dzięki temu przyjeżdża tutaj mnóstwo ludzi i korzystają na tym mieszkańcy. Mieszkańcy miejscowi korzystają na tym, że wycina się puszczę, bo pieniędzy z wycinki puszczy wyjeżdżają z Puszczy Białowieskiej. Natomiast co trzeci mieszkaniec Białowieży zarabia na kwaterach, a turyści przyjeżdżają tutaj dla pięknej, dzikiej puszczy, nie dla lasu gospodarczego, który mają za swoim płotem, bo 30% Polski jest pokryte lasem, tylko przyjeżdżają oglądać taką puszczę, jaką ona właśnie jest. To, że w tej chwili jest gradacja kornika, to jest to jeden z naturalnych procesów. Może dla laika ten las wygląda w tej chwili źle, ale puszcza taka jest. To jest miejsce, gdzie ciągle śmierć przewija się z życiem, z narodzinami. I ja taką puszczę poznałem 30 lat temu. Ponad 20 lat tutaj przyjechałem, bo chciałem tutaj żyć, chciałem pracować i chciałbym, żeby to miejsce pozostało niezmienione i nie, na pewno nikt nam nie powinien mówić, że puszcza wymaga ochrony za pomocą pilarki, a żubr wymaga ochrony za pomocą sztucera. To nie są takie metody. Te żubry, puszcza przetrwały tysiące lat bez pomocy człowieka i są w stanie się poradzić, dostosować się do zmieniającego się klimatu. Dlatego no, jestem tutaj, żeby rzeczywiście wyrazić, poprzeć tutaj ideę ochrony Puszczy Białowieskiej, bo uważam, że jako, nie wiem, mieszkaniec Białowieży przede wszystkim jestem tej puszczy to winien. Kto to bardziej zdecydowali? Nasze miejsce tam, przy parkingu. Zapraszamy na briefing, 15 miejsc. Sprawa na ministra od lokalnych mieszkańców, drugie dobrze, pismo. Jakże? Dobrze, ale na pewno. Proszę. Możemy proszę przekazać osobiście? Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza. Puszcza zielona, nie stojąca, a nie bura. Panie ministrze, chcemy przekazać pismo. Panie ministrze, jeszcze mamy pismo. Już. To pan, który fanery rozrzucał z Warszawy. Mam zdjęcia. Tego pana nie puścić. Prowokator. On fanery tam. Co, rozbieramy się i wracamy? Dajcie do ubikacji, zajście spokojnie. Panie ministrze, chcieliśmy przekazać pismo od lokalnych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Którzy są przeciw wycince. Chcielibyśmy, żeby pan bardzo się zapoznał z tą petycją. Bardzo się podpisało się tu 500 osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Także nie mówi pan prawdy, jeśli mówiąc, że mieszkańcy są dobrze. Zaraz będzie konferencja. Jest nas dużo. Proszę, żeby ten dom. Jeszcze, aha, moja. Nie, proszę bardzo. Wiecie mi dwa słowa, że co przekazaliście? Cała puszcza pod ochroną. 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 Cała puszcza pod ochroną.
puszcza pod ochroną! Cała 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 puszcza pod ochroną!